Drogi biskupie Wojciechu, kochani bracie w kapłaństwie, kochani bracie i siostry, dzisiejszego wieczoru jesteśmy tutaj tak liczni, tak nas dużo przybyło, przyjechało z różnych stron, pewnie nie tylko Polski, ale także świata, na ten wieczór szczególnych urodzin, urodzin do nieba, księdza Dolindo Orvoto. Dzisiaj jesteśmy tutaj nie tylko, żeby świętować ten dzień urodzin księdza Dolindo, rocznicę jego śmierci, ale przede wszystkim, żeby mając przed oczami takich właśnie wspaniałych, świętych ludzi, żeby pójść, dać się pociągnąć temu pięknemu słowu dzisiaj. Kto ma uszy, niechaj posłyszy, co mówi Duch do Kościołów. Co Duch Święty dzisiaj chce mówić Kościołowi? My jesteśmy Kościołem. Co Duch Święty chce mówić dzisiaj nam? Po co tutaj jesteśmy? Dlaczego nas tutaj zachęcił, przyprowadził? Jestem ogromnie pod wrażeniem tego, że możemy już tutaj czwarty raz u Matki Bożej, na Jasnej Górze, w najpiękniejszym miejscu Polski, gromadzić się i modlić się o beatyfikację księdza Dolindo i wsłuchiwać się także i w jego sposób nauczania, a także w jego sposób głoszenia słowa poprzez muzykę. Tak mi jest smutno, tak mi jest ciężko, tak mnie boli serce dzisiaj, że nie jest z nami gdzieś po drugiej stronie komputera, tak jak co roku. Grazia Ruotolo, która zawsze się tak cieszyła tym, że na Jasnej Górze gromadzimy się, żeby dziękować Bogu za życie jej stryja. W ubiegłą środę wieczorem dowiedziałem się, że Gracja, jak mi napisali, w sposób nieoczekiwany, w samo południe odeszła 13 listopada. Nie doczekała ani rocznicy śmierci swojego stryja, ani też przygotowującej się właśnie inauguracji Centrum Studiów księdza Dolindo. To otwarcie miało być pod koniec miesiąca. Jeden uniwersytet w Neapolu i rektor tego uniwersytetu otwarli się, żeby gościć i pisma, i pamiątki, i uczynić z księdza Dolindo przedmiot zgłębiania jego nauczania, jego przesłania. Tylu ludzi cieszyło się z tej inauguracji. Jeszcze tydzień wcześniej słyszałem się z Gracją przez telefon i ona mi mówiła o tym, padre, ona zawsze w ten sposób mówiła, padre, napolitanka zawsze, gorąco, 95 lat, wspaniały umysł. Ja mówiłem, Gracja, Pan Bóg Cię trzyma w takiej formie, bo Ty jesteś pustoszem pamięci księdza Dolindo, Ty służysz Kościołowi. A ona w swoim stylu mówiła, wiesz, masz rację, umysł jeszcze działa jako tako, cała reszta do śmietnika. Zawsze miała to ogromne poczucie humoru, ale przede wszystkim miłość, miłość, bo ona naprawdę kochała Boga i kochała to, co Bóg uczynił w życiu jej stryja i była, zawsze czuła się bardzo zaszczycona tym, że może pielęgnować, przekazywać innym ludziom. Pamięć o księdzu Dolindo, to jej zawdzięczamy to, że wiadomość, że pamięć o księdzu Dolindo dotarła do nas. To dzięki niej dotarła do nas także ta modlitwa, Jezu, Ty się tym zajmij. To dzięki niej docierały do nas pisma kolejne, książeczki, które są drukowane. To ona któregoś razu dała mi, wyciągnęła i dała mi nuty spisane przez księdza Dolindo. Ja wtedy się dowiedziałem, że on nie tylko przemawiał, przepowiadał, głosił słowo, nie tylko pisał, na przykład skomentował całe Pismo Święte, 33 tomy potężne, każdy tom prawie po 1000 stron. Nie tylko spowiadał, nie tylko był wspaniałym pater via criticos, czyli ojcem, który ma rozróżnianie do ludzi, ale także komponował. Dowiedziałem się, że w tych momentach, kiedy nie mógł
głosić słowa, kiedy spadały na niego różne kary kościelne, to on wtedy komponował muzykę i służbę w kościele jako organista w kościele Świętej Teresy al Muzeum. A czasami bywało też tak, że jakby nadmiar inspiracji powodował, że on mówi: już nie wiem, jak wam przekazać to słowo, pozwólcie, że ja usiądę do fisharmonii i wam zagram. I wtedy grał i głosił słowo muzyką. My dzisiaj czynimy to samo, co czynią ludzie w Neapolu. Dzisiaj każdego 19 miesiąca gromadzą się w kościółku Matki Bożej z Lourdes, świętego Józefa, gdzie ksiądz Dolindo po pełnej rehabilitacji, po 19,5 latach znoszenia w pokorze i z cierpliwością różnych kar kościelnych, których uzasadnienie nigdy, nigdy się nie potwierdziło. A mimo tego on je wszystkie przyjmował i znosił i nigdy nie powiedział żadnego złego, cierpkiego, gorzkiego słowa o Kościele czy o kimkolwiek w Kościele. Nawet nie pozwalał innym ludziom, żeby mówili źle. I tam właśnie w tym Kościele spędził resztę życia. Jeszcze kilkadziesiąt lat, aż do 1970 roku, do 19 listopada. Kiedy po raz pierwszy spotkałem się z Gracją, było to już bodaj 10 lat temu, przy jego grobie, to ona mi wtedy powiedziała: wiesz, to czy mój stryj zostanie beatyfikowany czy kanonizowany, to jest nieważne. Najważniejsze jest to, że jego największym pragnieniem było, żeby Słowo Boga, Pismo Święte dotarło materialnie do rąk katolików. Żeby stało się tym miejscem, w którym chrześcijanin dzisiaj może się komunikować z Bogiem. Żeby znowu słyszał Jego głos poprzez karty Pisma Świętego. Dlatego całe jego życie było oddane głoszeniu Słowa w kościołach, po domach. Bywało to, od Gracji się dowiadywałem, że w 7-8 miejscach jednego dnia ksiądz Dolindo głosił słowo w różnych kościołach. Biegł gdzieś w jedno miejsce, potrącił go motor. Pozbierał się, oczepał. Poszedł głosić. Innego razu biegł do kolejnego kościoła, potrącił go autobus. Wstał, dobiegł do tego kościoła, wygłosił piękną w swoim stylu katechezę biblijną, a potem zemdlał z bólu, bo okazało się, miał złamany obojczyk. Ten ekspert cierpienia, mistrz znoszenia upokorzeń, człowiek, którym Pan Bóg mówi dzisiaj do kościołów, Duch mówi do kościołów, pokazując nam, że wiara to jest coś więcej niż przywiązanie do tradycji narodowej czy rodzinnej, czy nawet tej tradycji przez wielkie T. Że wiara jest czymś więcej niż światopoglądem, wiara jest czymś więcej niż recytowaniem kredo. Wiara może w życiu przeobrazić się w całkowite zaufanie wobec Boga. Wiara to jest miłość, która przedziera się przez różne warstwy naszych wątpliwości, naszego sceptycyzmu, naszego oporu, żeby dotknąć czegoś wrażliwego w naszym życiu i pokazać nam, że Bóg istnieje, kocha Cię. Ksiądz Dolindo przylgnął do krzyża, stał się świadkiem krzyża, nosił go nieustannie, dlatego że był przekonany, że Bóg dzisiaj zbawia ludzi poprzez krzyż. Co się dzieje dzisiaj z nami? Co się dzieje dzisiaj ze światem? Świat przeobraża się jedno wielkie pole eksperymentu. Ludzie coraz bardziej wierzą, że jeśli istnieje zbawienie, to ono zależy od laboratoriów biologicznych, od dobrze skonstruowanej ideologii, teorii, od dopasowanego do współczesnego stylu życia programu wydawania czy zarabiania pieniędzy, od jakiegoś nowego, świetlistego programu edukacyjnego. My coraz bardziej brniemy w tę stronę i dajemy się przenikać takiemu myśleniu, że człowiek zbawi siebie sam. I nic dziwnego potem, że z jednej strony przywiązujemy się tylko do tego świata, a ksiądz Dolindo często mówił, mówiąc o antychryście, mówił: antychryst próbuje nas przekonać, że istnieje tylko ten świat, nie ma innego. A ksiądz Dolindo mówił: nie, zbawienie jest i zbawienie jest w krzyżu.
Dzisiaj jest tak piękna Ewangelia. Tak cudowna Ewangelia, która zabiera nas do Jerycha. Jerycho, miasto palmy. Jerycho, miasto handlu. Miasto niespokojne. Miasto chaotyczne. Miasto, w którym słychać obracaną monetę. W którym ludzie są rozdyskutowani, rozgadani. To jest to miasto, o którym kiedyś Jezus powiedział, że pewien człowiek postanowił oddalić, porzucić Jerozolimę i pójść w stronę Jerycha. I w efekcie tej decyzji napadli go zbójcy i go pobili do krwi i zostawili półumarłego. W tym mieście Jerycho Jezus, kiedy wszedł, to zobaczył człowieka ślepego. Człowieka, który za nim wołał, co chce, żebym cię uczynił. Panie, żebym przejrzał. Twoja wiara cię ocaliła. Idź. Jesteś uzdrowiony. I właśnie w tym Jerychu dzisiaj Jezus przechodząc nagle idzie znaleźć innego człowieka, który się nazywa Zacheusz. O Zacheuszu wiemy, że jest człowiekiem bogatym, czyli świetnie dopasowany do Jerycha. Człowiek bogaty to nie tylko ten, który ma dużo pieniędzy, ale który dużo chce. Albo ma duże mniemanie o sobie. Ty mnie nie rusz, bo ja mam kapelusz. To jest człowiek, który próbuje wybudować dystans wobec innych ludzi, bo nieustannie od rana do wieczora jest przejęty nerwicą ustalania, kto tu jest ważny i kto tutaj ma prawo do ostatniego zdania, kto tutaj ma rację. Takie są dzisiaj przeróżne definicje człowieka bogatego. Taki jest Zacheusz. Dzisiaj usłyszeliśmy w pięknym pierwszym czytaniu w Apokalipsie, w liście, który Duch Święty pisze do kościoła w Sardes. Masz imię, które mówi, że żyjesz, a jesteś umarły. Sprawdziłem, zaglądając wczoraj do komentarza księdza Dolito, tej Ewangelii, ksiądz Dolito zawsze rozpoczynał od wyjaśniania nazw, miejscowości, imion. Wszystko ma znaczenie, wszystko jest słowem Boga. I Zacheusz, po hebrajsku Zakai, wiecie co znaczy? Znaczy czysty, sprawiedliwy. Masz imię, które świadczy, że żyjesz, a jesteś martwy. Imię wspaniałe, a życie byle jakie, podłe. Przeciętne, banalne. Patrzymy na to życie i narzekamy. I nam się nie podoba. Mamy piękne imię. Masz imię chrześcijanin. Masz imię katolik, czyli człowiek uniwersalny, powszechny. Masz imię obywatel nieba. Gdzie jesteś? Dzisiaj Jezus Chrystus idzie znaleźć tego człowieka, który się odkleił od swojego powołania. Ojciec Pio ponad 100 lat temu przestrzegał ludzi, przestrzegał Kościół, mówiąc, zwracajcie uwagę, bo nadchodzi fala, straszna fala. I nazywał tę falę cichą apostazją. W Kościele pierwotnym, jak ktoś dopuszczał się apostazji, czyli odrywał się, odcinał się od Chrystusa czy od Kościoła, to wywoływało łzy. To budziło ból. Dlaczego to robi człowiek, chrześcijanin, który otrzymał od Kościoła wszystko, wyznanie wiary, Ducha Świętego, sakramenty? Musi być jakiś straszny powód, który go do tego popchnął. A dzisiaj mamy do czynienia z tym, że wielu ludzi, wielu młodych ludzi, wspaniałych, utalentowanych, mających możliwości, dopuszcza się ukrytej, cichej apostazji człowieka sytego. Odcina się od Boga, odcina się od swojej tożsamości, od swojego powołania, od swojego własnego chrztu, nie przywiązując do tego żadnej wagi. Już nikt nawet nie ma ochoty walczyć z Bogiem. Dzisiaj nawet ateizm nie jest w modzie. Dzisiaj Bóg jest brany w nawias jako przesłanka niepotrzebna. Wzruszamy ramionami, wydymamy wargi. Po co mi to? Kiedyś w Rudzie Śląskiej znalazłem taki napis. Ludzie, po co wam wolność? Przecież macie telewizję. Dzisiaj można byłoby tam zamiast telewizji jeszcze napisać i smartfona macie.
I polisę ubezpieczeniową, i prawo głosowania, i prawo pyskowania, no wszystko, macie wszystko, po co? Takie właśnie odklejone od swojego własnego imienia, od swojego własnego powołania, od życia. Zacheusz. Dowiadujemy się z tej Ewangelii, że Zacheusz, kiedy się dowiedział, że Jezus przechodzi, a gdzieś w głębi jego serca tkwiło się to, co w każdym życiu, to pragnienie, ten apetyt, żeby spotkać Mesjasza, jeśli on się pojawi. Więc kombinuje, próbuje zobaczyć, kim jest Jezus. I dlatego, ponieważ był niskiego wzrostu, czyli w tłumie nie ma szans, postanowił wspiąć się na sykomorę. I tutaj jeszcze czegoś innego możemy dowiedzieć się o naszym współczesnym Zacheuszu, dzisiejszym Zacheuszu. Zacheusz jest niskiego wzrostu, bo prawdopodobnie wszyscy w Jerychu byli niskiego wzrostu. I to nie dlatego, że biologia postąpiła, tylko człowiek niskiego wzrostu to jest człowiek niskich lotów, niskich aspiracji. Widzi tylko rzeczy, które są w zasięgu własnych możliwości. Nie jest w stanie spojrzeć wyżej, nie jest w stanie pragnąć więcej, nie jest w stanie aspirować do czegoś większego. Był taki pisarz, Józef Roth, napisał książkę, której niestety nie mamy po polsku, pod tytułem Antychryst. I tam opisał współczesne społeczeństwo, nasze pokolenie, jako ludzi, którzy wzięli się za budowanie nowej wieży Babel. Pamiętacie w Piśmie Świętym, kiedy ludzie podjęli decyzję, żeby budować potężną wieżę Babel, żeby o własnych siłach sięgnąć nieba, przemóc Boga? Wtedy, kiedy ich wędrówka zakończyła się na równinie, na płaszczyźnie Shinear. Kiedy aspiracje, osiągnięcia, oczekiwania, pragnienia ludzi leżą płasko jak żelazo. Nie pragnę niczego więcej, nie oczekuję niczego więcej. Byle tylko było, wyszło na moje, byle było po mojemu, byle miał rację, byle miał to moje minimum, święty spokój. I wtedy, z tego właśnie rodzi się pycha, rodzi się pragnienie wyrosnąć ponad innych, być czempionem, zagiąć kogoś drugiego, pokonać innych, być the best, lepszy. Tylko że w powieści Rota ludzie budują tę potężną wieżę Babel, ale nie do góry, tylko na płasko. Im bardziej rozszerzają tę budowę na płasko, tym bardziej utwierdzają się w przekonaniu, że się wdrapują do góry. Że osiągają niesamowite szczyty. Żałośni, śmieszni. Dlatego też nawet, kiedy ten malutkiego wzrostu Zacheusz chce zobaczyć Jezusa, to nic innego nie przyszło mu do głowy, jak sykomora, która jest drzewem niskopiennym, płaskim. I ma gałęzie płaskie, tak jak jego pragnienia, jak jego życie. I z takiego właśnie pułapu próbuje dostrzec, dotrzeć do Jezusa, spostrzec Go, zlokalizować i w pewnym momencie niespodzianka. Bo Jezus zatrzymuje się pod tym przy tym płaskim życiu niskiego, niskopiennego Zacheusza i mówi: Zacheuszu, zejdź z góry, zejdź na dół. Chodź tutaj, wróć do siebie, wróć do swojej rzeczywistości. Dzisiaj Duch Święty przychodzi, żeby nam to powiedzieć. Chrześcijaninie, wróć do pokory, wróć do prawdy o sobie. Nie idź za jakimiś snami, marzeniami, nie idź dalej za cichą apostazją, nie idź za tym, co się odkleja od siebie, od innych. Ja jestem tutaj, w prawdzie twojego życia. Jeśli zobaczymy, jak wygląda życie księdza Dolindo, to życie księdza Dolindo jest jednym wielkim podążaniem za tym wezwaniem Chrystusowym: Dolindo, zejdź na dół. Dolindo nigdy nie słyszał w swoim sercu: pnij się do góry, rób karierę, bądź kimś, pokaż innym, jaki jesteś. On zawsze był we własnych oczach nikim. On zawsze był grzesznikiem. On zawsze był byle kim. Nie przywiązywał do siebie żadnego znaczenia. Ile razy z innymi ludźmi, którzy go znali, którzy go wspominali, zastanawialiśmy się,
jakim cudem do Lindo mógł przejść tak potworną lekcję pokory, upokorzenia. Także ze strony swojej własnej rodziny, ze strony ludzi, którzy napuszczali na niego psychiatrę, żeby go zamknął w zakładzie psychiatrycznym, żeby albo stawiany czterokrotnie przed świętym oficjum, żeby ustalić, że on jest heretyk i nie nadaje się, trzeba go usunąć. Niektórzy ludzie, którzy byli mu życzliwi, mówili: Dolindo, gdybym ja ciebie nie znał, tak mówił przełożony pasjonistów w Rzymie, kiedy ksiądz Dolindo był po raz trzeci aresztowany na cały rok z powodu niekończących się dochodzeń, śledztwa w jego sprawie. I mówił do niego: Dolindo, gdybym ja ciebie nie znał, to biorąc pod uwagę to, że oni ciebie tutaj trzymają i tak długo cię trzymają i męczą, to bym pomyślał, że jesteś, przepraszam, niezły kanaria. I potem na pytania funkcjonariuszy świętego oficjum, tamten człowiek, tamten świadek księdza Dolindo mówił: to jest święty. Myśmy nigdy nie słyszeli jakiejkolwiek skargi, jakiegokolwiek mamrotania, narzekania z jego strony. On zawsze jest radosny, on jest rozmodlony, on ufa Bogu. I taki został do końca. Taki właśnie malutki. Taki, który posłuchał Jezusa Chrystusa i kiedy ten do niego mówił: Dolindo, zejdź na dół. Stań się malutki, stań się prosty, stań się pokorny, bądź prawdziwy. Stań mocno nogami o ziemię, bo tylko ten, kto mocno stanie nogami oparty o swoją ziemię, o swoje życie, o swój krzyż, ten naprawdę wtedy sięgnie nadzieją nieba. Jego serce, jego głowa, jego modlitwa będzie w niebie. I tak żył Dolindo. Ta modlitwa: Jezu, Ty się tym zajmij. Ona zawiera w sobie z jednej strony to, że ja przed Bogiem czynię się malutkim stworzeniem. Ja to uznaję jako coś błogosławionego, fantastycznego, bo mogę całą moją siłę, cały mój impuls, który wychodzi z mojego serca, umieścić w tym: Ty się tym zajmij. Ty się zajmij moim życiem. Ty się zajmij życiem moich najbliższych. Ty mnie zbawisz. Ty mnie uratujesz. Ty mnie wyciągniesz także z największej, najbardziej potwornej depresji czy ciemności, która istnieje. Zapamiętałem kiedyś, jak Gracja mi mówiła. Jak jej powiedziałem: wiesz, Gracja, jak ja byłem w kościele Santa Teresa Calmuzeo, to kiedyś jedna siostra mi powiedziała: ja bym uważała, bo kto zajmuje się, interesuje się księdzem Dolindo, to zapłaci cierpienie. A Gracja tak słyszała to i mówi, zastanowiła się i mówi: nie, nie. Mój stryj nigdy by czegoś takiego nie powiedział. Mój stryj by ci raczej powiedział, że tylko się nie bój krzyża. Bo jeśli Bóg chce cię zbawić, to krzyż sam ciebie znajdzie. Ty tylko proś o łaskę, żebyś go przyjął, żebyś w nim zaufał Bogu. I powiedziała mi coś takiego. Ja słyszałam od księdza Dolindo bardzo często, on powtarzał ludziom: ludzie nie widzą Boga, bo mu nie ufają. Ale zaledwie zaczniesz mu ufać, już będziesz go widział. Ten malutki kapłan, 54 lata od jego śmierci, wydaje się, że należy do innej epoki. A on im dalej się odsuwa od nas historycznie, tym bardziej na nas oddziaływuje, tym bardziej do nas przemawia. Nawet jeśli w wielu miejscach jest ciągle jeszcze jednym wielkim zapomnianym, bo on jest tak malutki. On się uczynił mały, a mały jest skuteczny. Na sam koniec opowiem wam jeszcze tylko jeden epizod, który usłyszałem kiedyś od księdza Vincenzo Cuomo. To był jeden z dzieci duchowych księdza Dolindo. Był kapłanem. I po jego śmierci przyjechał 19 listopada, tak jak my tutaj na Jasnej Górze, przyjechał do Napolu, do tamtego kościoła, gdzie ciało księdza Dolindo spoczywa, i odprawiał mszę świętą za niego. Było dużo ludzi i w pewnym momencie, kiedy zaczął mówić kazanie, jedna kobieta, wyraźnie zademoniona, aż czuć było siarkę,
zaczęła wrzeszczeć, zaczęła przeklinać i wzięła się za wyrzucanie ławek w górę. Więc on był cały struchlały i zaczął tutaj, stojąc przy tym pulpicie, zaczął się modlić, intensywnie się modlić. Ale ta się nakręca, jest jeszcze gorzej. Te ławki zaczną niedługo latać w powietrzu. Wyrzuca rękami, ile ona ma siły. I w pewnym momencie już taki zdesperowany zaczął się modlić do ojca Pio i mówi: Ojcze Pio, zrób coś, zatrzymaj jej rękę. I nagle jedna ręka jej opada wzdłuż ciała i ona nie może ją ruszać. Ale dalej jeszcze taka pełna furii, tą drugą lewą ręką zaczyna wywracać te ławki ludzi. I wtedy ten ksiądz zaczął wołać, mówi: księże Dolindo, złap ją za tą drugą rękę. I nagle druga ręka opadła i ona nie może ją ruszać. Potem, kiedy wszystko minęło i kiedy ona już, ta kobieta wróciła już do pełni świadomości, nabrała dystansu do tego, co się stało, mówiła: to dziwne. Ale w pewnym momencie ja zobaczyłam przy sobie nagle takiego dużego, rosłego zakonnika, który silnie ujął mnie, wziął mnie za rękę i przytrzymał. Ja go rozpoznałam. To był ojciec Pio. Ale zaledwie ten zaczął, chwycił mnie za rękę, nagle pojawia się jakiś drugi ksiądz w czarnej sutannie. Nie wiem, kto to był. Taki malutki, taki konusik. Ale jak on mi dał w kość. Taki malutki. Taki karzełek. Dzisiaj zbawienie weszło do Twojego domu. Dzisiaj sam Chrystus wszedł do Twojego domu. Panie, ten wcześniej pyszny, pełen siebie Zacheusz nagle jakby wyrzucał z siebie to wszystko, co do tej pory czyniło go bogatym. Chce uczynić się ubogim, pokornym, wolnym. Połowę oddaję. A jeśli kogoś skrzywiłem, to czterokrotnie mu wynagrodzę. Tak działa zbawienie, tak działa miłość. Tak wygląda człowiek, który po ludzku wydaje się jest nikim, słaby, przepełniony miłością.